Kiedyś była tam stacja kolejowa z prawdziwego zdarzenia z budynkiem dworca. Kilka lat temu budynek ze względu na zły stan rozebrano. Teraz kolej powraca do tej części Sosnowca. Już w grudniu 2024 roku pasażerowie będą mogli korzystać z nowego przystanku kolejowego na trasie Katowice-Kraków. Nowy przystanek będzie zlokalizowany niedaleko centrum handlowego na Jęzorze w Sosnowcu. Paweł Jędrusik. W piątek w Sosnowcu podpisana została umowa na przygotowanie projektu i wykonanie nowego przystanku. Będzie on znajdował się w okolicy zjazdu na drogę S1 w kierunku Katowic. Zakres prac przy budowie tego przystanku obejmuje oczywiście samo posadowienie przystanku. Tutaj najprawdopodobniej będzie to na palach z uwagi na usytuowanie terenu. Nawierzchnię peronu, odwodnienia, modernizację sieci trakcyjnej. Całą infrastrukturę pasażerską, czyli nagłośnienie, gabloty, system monitoringu wizyjnego, ławki, stojaki dla rowerów i oczywiście parking na kilka miejsc parkingowych, tak aby podróżni mogli z tego bezpiecznie korzystać. Wybudowane zostaną także windy dla podróżnych. Sam przystanek będzie miał standardową długość około 200 metrów. Budowa przystanku odbywa się w ramach ogólnokrajowego rządowego programu budowy przystanków kolejowych o wartości 1 mld zł. Wkrótce wykonawca powinien wejść na teren budowy. Następnie dokonamy wszelkiej inwentaryzacji i uzyskania zgód i pozwoleń, tak? Następnie rozpoczniemy roboty fundamentowe przy dobudowie części wiaduktu, a następnie zabudujemy konstrukcję nowego obiektu i poszerzymy nasyp dla wybudowania pozostałej części peronu. Koszt budowy nowego przystanku to niecałe 17 milionów złotych. Budowa ma się zakończyć w grudniu 2024 roku.